Janek Drzesik, główny wodzirej w szatni UKS-u. Dzisiaj te śpiewy chyba brzmiały szczególnie. No, oczywiście, że tak. No, to jednak jest coś wyjątkowego. Myślę, dla każdego zawodnika zrobić awans do Ekstraklasy. I no, bardzo się cieszymy, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Nawet przed sezonem nie było takich założeń, a nam się udało zrealizować tak naprawdę cel powyżej jakichkolwiek założeń, który wyszedł gdzieś tam w trakcie sezonu. Dlatego no, cieszymy się mega. No i przede wszystkim, kurde, no gratulacje dla chłopaków, którzy są tutaj od trzeciej ligi, bo to jest naprawdę duży wyczyn zrobić awans od trzeciej do Ekstraklasy. I no gratulacje dla nich, gratulacje dla naszego zespołu, dla sztabu, dla wszystkich. No, co tu dużo mówić. Wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. Jakie to uczucie być zawodnikiem Beniaminka Lotto Ekstraklasy? Jeszcze nie wiem. Ja też sobie zakładałem, że powiedzmy gdzieś tam w pewnym momencie miałem cel, żeby awansować, żeby zagrać w Ekstraklasie. No, jak zagram w Ekstraklasie, to wtedy może powiem, jakie to jest uczucie. Póki co awansowaliśmy i pewnie też się pocieszymy z tego, ale jakie uczucie? Na pewno przyjemne, a co więcej, no to myślę, że już jeśli będzie dana nam szansa, każdemu po kolei, kto będzie grał, zagrać w Ekstraklasie, to wtedy zawsze można powiedzieć, jakie to jest uczucie. Dzisiejszy mecz ułożył się dla was bardzo pomyślnie, 2-0 do przerwy, pierwszy szybko strzelony gol. Kontrolowaliście sytuację i w którym momencie gdzieś już poczuliście, że już nie może stać się wam krzywda w tym spotkaniu? Myślę, że ciężko taki moment wyróżnić, bo druga połowa wyglądała o wiele słabiej, ale może właśnie przez to, że gdzieś już był ten wynik 2-0 i to naprawdę nieważne w jakim stylu, ale chcieliśmy już dowieść ten wynik do końca. No wiadomo, że są takie mecze, w których już nikt nie będzie pamiętał o tym, jak się grało, tylko najważniejszy jest wynik końcowy. Dlatego no myślę, że tutaj 45 minut w naszym wykonaniu, pierwsze 45 było bardzo dobre, a później zaczęły się małe kłopoty. Może nie to, że nie wyszliśmy z szatni, ale też Jastrzębie o wiele agresywniej wyszło na nas, więc momentu takiego nie podkreślałbym, ale no druga połowa o wiele słabsza niż pierwsza. Gdzieś myślę, że już z tyłu głowy mieliśmy to, żeby po prostu dowieść wynik. Ciężko teraz będzie wrócić do tej ligowej rzeczywistości na te dwa ostatnie mecze, mając już awans w kieszeni? Powiem tak, jesteśmy zawodnikami, sportowcami. Wiadomo, awans sobie zapewniliśmy, ale tutaj każde punkty, powiedzmy, są zawsze jakieś pieniądze z murawy do podniesienia, więc myślę, że każdy będzie chciał tutaj dalej wygrywać. I no przede wszystkim, czy u nas pewnie będzie pełny stadion i wielka feta na trybunach, więc my też będziemy chcieli pokazać jeszcze klasę i dalej punktować, ale to na spokojnie. Myślę, że zasłużyliśmy dzisiaj na troszeczkę poświętowania, aczkolwiek od poniedziałku ruszamy dalej i przygotowujemy się do kolejnego meczu. A propos tego świętowania, zdążyliście już ustalić, jak to świętowanie będzie wyglądać? No dziwo nie. Właśnie tutaj myślę, że fajnie podchodziliśmy do tego tematu, bo każdy gdzieś się skupił na meczu i nikt nie myślał o tym, żeby nie wiem, szampany przywozić do lodówki, do lodówek czy coś takiego. Myślę, że każdy tutaj najpierw chciał wygrać mecz, a później gdzieś świętować. No i może szampanów w szatni nie było, ale może się jeszcze pojawią. A no co, świętować będziemy może teraz jeszcze w autobusie. No właśnie, powiedz, ten ostatni mecz, będzie jeszcze taka właśnie presja, żeby zaprezentować się i jeszcze wracając do tego, wczoraj oglądaliście pewnie mecz Stali, ta presja trochę wzrosła po ostatnim gwizdku, kiedy wiedzieliście, że rywal jeszcze jest przynajmniej matematycznie w grze? Może presja nie wzrosła, ale tak rozmawialiśmy między sobą. Stal podpiera nas taki pozytywny prąd, w sensie, że nie możemy dalej się wyłączyć z myślenia, tylko musimy dalej punktować i zrobić te trzy punkty, przybić, że tak brzydko powiem, gwóźdź i już zamknąć sprawę. Dlatego tutaj, jeśli chodzi o sprawę Mielca, no wiadomo, zawsze gdzieś tam
też to jest z tyłu głowy, że lekko nas gonią. Aczkolwiek też przewaga była dość spora, jak na 3 kolejki przed końcem i myślę, że każdy miał już taki spokój i swobodę, że damy radę. No bo nie oszukujmy się, w tej rundzie bardzo dobrze punktowaliśmy i no i to się nie zmieniło w tym meczu i mam nadzieję, że się już nie zmieni do końca sezonu. To jeszcze na koniec powiedz, jest ktoś, komu chciałbyś zadedykować ten sukces, ten awans? Myślę, że tutaj osób jest za dużo. Ja zawsze patrzę bardzo szeroko na to i przez ile klubów się przebiłem, ilu ludzi poznałem. Naprawdę wszystkim na mojej drodze chciałem podziękować, którzy z którymi tam miałem styczność. Wiadomo, na pierwszym miejscu zawsze są osoby z rodziny, tak jak moja żona, moi rodzice, bracia, siostry, którzy zawsze gdzieś tam dopingują, ale też szatni, która wykonała kawał roboty. Jest bardzo wiele osób, trenerzy po kolei, którzy gdzieś tam mnie szkolili w różnych klubach, a tych klubów było Ozimek, Olesno, GKP Targówek. No, jest za dużo osób chyba, żeby tutaj, ale każdego mam w pamięci i każdemu na pewno podziękuję z osobna, bo każdy mi dał jakąś cegiełkę, dołożył w tym, że mogłem się znaleźć w tym miejscu, w którym jestem. No i z tego się bardzo cieszę, no, ale myślę, że też te osoby, którym będę wdzięczny, już będą się kontaktować ze mną i też im podziękuję bardzo, bardzo mocno. Dzięki wielkie za rozmowę. Gratulacje.